Czy można jeszcze ciąć? No, Michasia, masz kalendarz cięcia. Ale wybaczę ci, bo tu jest tak wiele roślin, że bez tego kalendarza na bieżąco, jak go trzymamy w rękach, to ani rusz. No zobacz, róże mamy. No i jak jej nie obciąć? No przekwitła, tak? Nasiona się wiążą, a nam nie kwitnie, przestała kwitnąć, tak? O, i po co te nasionka? Patrz dalej, berberys jest. Często go atakuje mączniak, cały biały, brzydki. No można skrócić. Zobacz te tuje. Je możemy ciąć aż do zimy prawie. No co najmniej do połowy października. Słuchaj, no raz je ciąłem przed samymi świętami. We Wigilię prawie, że. No a wtedy jest czas na inne zajęcia, prawda? A do tego potem po ucięciu takie pozostają ładne, brązowe kikuciki. Nie za dobrze to wygląda, jak na święto. Tak, teraz jak obetniemy, to jeszcze te kikuciki nam zarosną. Takimi małymi, więc tymi przyrostami tego nie będzie widać. A tujkę już będziemy mieli gotową. Mam tutaj taką ładną tujkę, która mi pewnego roku już bardzo przerosła, zaczęła się przechylać, to wszystko co w środku zaczęło być widać i zrobiłem z niej takie fajne bombeczki. I tak jak patrzyliście na jednym filmie, taki zrobiłem zamek ładny z tujki Reingold. Tak tutaj z tej samej odmiany zrobiłem takie oto kulki, nie jest to żaden bonsai, jakieś tam wymyślne cudo japońskie, po prostu tatuja. Ta odmiana nadaje się super na tego rodzaju strzyżenia. Pięknie się zagęszcza. I teraz zobaczymy efekt po przycięciu. O, tak z daleka. O. Mniej śniegu się zawiąże na tym, prawda? I będzie ładna. Zieleńsza albo żółciejsza, bo to jest żółta odmiana. Mam drugą odmianę. Patrz jak poodrastało. No nie widać, gdzie są kulki. Także śmiało. Jeszcze długo. Do końca października. Możemy obcinać. Im wcześniej to zrobimy, wiadomo, tym lepiej. A nie takie poczochrane będą przez całą zimę. Śnieg spadnie, podchyla te gałązki i będzie kiepsko. Świerki. No w celach zagęszczenia, jakbyśmy tu ucięli, w celu zagęszczenia, to już tam nie wypuści pączków śpiących. Ale jeżeli chcemy utrzymać formę taką piękną, kłaczącą tego świerku, a wyrasta nam taki czub, tak? To możemy to śmiało obciąć. Tak samo ze świerkami normalnymi, jak już nam dół przeszkadza, albo zrobi się bardzo brzydki, to tniemy, nie patrzymy. No tu cyprysik. Są to roślinki dosyć wrażliwe na mróz, tak, ale je nie możemy cały czas ciąć, tak jak tu i świerków, cisów czy jałowców, bo one są dość wrażliwe na mróz. Tak, zatrzymują mniej wody u siebie w tkankach. No i zobacz, Michalino, ale do 15 września jeszcze możemy je ciąć. One jeszcze się zregenerują, zaczną odrastać. No i zobacz, jak tu zostawić takie kąty, kwadraty. Tak, no trzeba je obciąć. No, no naprawdę, no ktoś tu coś zaczął, ale nie skończył.
i można by powiedzieć, że gospodarz zrobił co mógł, a teraz trzeba wezwać fachowcy. Pięknie pachnie przy cięciu i śmiało takie cyprysiki tniemy. Do połowy września, czyli już nie mamy dużo czasu, nie? Nie mamy. Następne, kolejne drzewko to cytrysik. Zostawiasz tutaj? Czy zbierasz później? Ja zostawiam. Ja zostawiam. Ale jest fajnie to zebrać, wrzucić mielarkę i na kompost na przykład pod rododendrony. Super sprawa. Słuchajcie, u mnie to nawet robi zaściółkę przeciw fastom. Aha. No, tu jeszcze jest pucha. No co, zaraz inaczej, nie? Mhm. No, teraz inaczej. Teraz ja cię pokryję fajnym żółtym przyrostem, bo to cytrysik Lawsona Almigold. To będzie bosko. No takie owce. No miały być porządce, ale z latami pięknie prostują sobie niektóre gałęzie i rosną coraz wyżej. A my to może mamy coraz wyżej to balkon. Prawda? Je też jeszcze do końca października możemy śmiało ciąć, a nawet jak utniemy później, to nic się nie stanie. Takie często owce przerabiamy na tak zwane niwaki. Też jeszcze to można zrobić. Też jeszcze to mieć te cięcia ładnie pokryje się nowymi igiełkami. Te brązowe kikutki zanikną i wszystko będzie ok. Na całą zimę będzie to już ładnie wyglądało. Także jeszcze tniemy. Jeszcze tniemy. Tak, Michalina mnie przywiozła, wiecie, do takiego jałowca. Tata mówi tak przed obiadem. Mówi sobie coś przetnij, bo schabowe na obiad i będzie wtedy ok. No zobaczcie, to urosła nam tak pani Sabinka. Jałowiec sabiński. No zarósł całe terytorium. Mamy okolice w remoncie. No i jałowiec też idzie do remontu. Do generalnego remontu. Przytniemy z niego tak zwane poduchy, niwaki. No musimy coś zrobić, żeby ten jałowiec wyglądał pięknie, żeby tego całego suszu nie było, tej rdzy w środku, która się sieje, żeby to pachniało jałowcem, nie czymś spleśniałym, no i żeby w końcu wyglądało tak, jak powinno wyglądać stare drzewo. Czyli musi być widać pień, musi być widać rozgałęzienie, musi wyglądać dostojnie. Thank you.
O, ja ci powiem. Tych gałęzi by mogło nie być, ale te pnie są boskie, nie? Mhm. Ten gałowiec prawdopodobnie tu miał około 30 lat. I zobaczcie, zamiast go wycinać, zamiast go wyrzucać. Piękny. Piękny okaz. Oj, ten cis to już jest taki zapuszczony. No ci powiem, jak ja prawie teraz. Tak. Tak, no już fryzjer. Już mu odstaje każda gałąź. Fryzjer się kłania. Po każdym śnie włosy do góry. No i słuchajcie, jest początek września. Tak, Michalinka, puścisz w tym tygodniu. Tak, tak, bo to sprawa pilna. Tak, no trzeba mieć porządne nożyce. Tak jak u nas w sklepie. Ale zobaczcie, to dobrze idzie. Tylko grzech zanikania. Z mojej strony, ze strony Michaliny, że to nie zostało przycięte. Tniem. Tniem. Jak mieliście wcześniej przycięte cisy, to będzie tego cięcia mniej. I będą cieńsze te gałązki. A tu, no jest naprawdę gruba. Tak to wygląda jak hips, nie? Michalina, tu jakieś coś próba, jakieś zasłonki, jakieś opony. Już taka talpa ładnie od niego wygląda. Tylko katalpy czasem nie tnijcie już, bo nie jest na to czas i nie pora, to roślina wrażliwa na mróz. Zwłaszcza jak jest młoda. Teraz jakbyście ją obcięli, to zmarznie zimą. Tak, ale cis można. Tego ciska już tnę ze 3-4 lata na kule. No jak widzicie u szewca, jak zwykle bez butów, u siebie ostatni, nie? I przyszedł moment, tak, i musimy go obciąć, bo zaczyna się owieszać. Ciężkie gałęzie dostał. I był sobie cis. Odchodzimy, patrzymy, co żeśmy zrobili. Wygląda jako taką. Tak? No jest gigantyczna ta bryła. Ale ma miejsce. Jak wy nie macie tyle miejsca, macie takie cisy. Jest dużo sprzedawanych takich cisków. Przeważnie jeszcze odmiana złota albo lekko żółta. No trzeba je szczyć zawczasu, bo potem jest rzadki i gęsty. Że najlepiej sprawdzić w kalendarzu cięcia, które rośliny można teraz ciąć. I kiedy ciąć, nie? We wrześniu i październiku. To wyczytajcie, a ja zajmę się tym cisem do końca. Okej. Pa. Dziękujemy za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli chcesz wspomóc naszą działalność, zapraszamy do naszego sklepu internetowego Zielone Pogotowie. Tam znajdziesz wszystkie nasze poradniki. To, że kupisz u nas poradnik lub inne produkty, będzie dla nas najlepszą pomocą w prowadzeniu tego kanału.